Witamy Państwa serdecznie. Znajdujemy się standardowo w rejonie polskiej truskawki, czyli w rejonie Czerwińskiej nad Wisłą. Akurat na tle truskawek jeszcze przykrytych, jeszcze mamy chłodne noce, jeszcze zapowiadają przymrozki, ale już lada moment wszystko zostanie odkryte i plantatorzy przystąpią do pierwszych prac. A jeżeli mowa o pierwszych pracach, to my mamy na myśli oczywiście o nawożeniu wiosennym. Stąd też zaprosiłem Radka, firma K plus S. Cześć Radku. Radku, standardowa technologia nawożenia polskich truskawek. Czy to odkrywane na przyspieszony zbiór, czy gruntowe, wjeżdżamy z wieloskładnikiem. Tak. Z wieloskładnikiem, który ma azot, fosfor i potas. No jak większość wieloskładników w Polsce. Tak, tak. I brakuje nam tego czwartego najważniejszego składnika, czyli magnezu. Radku, powiedzmy w kilku słowach, dlaczego plantatorzy nie mogą zapomnieć wiosną o magnezie? Drodzy plantatorzy, Zbyszku, tak naprawdę magnez jest składnikiem makro, to nie jest mikroskładnik, on jest makro, czyli potrzebuje ta roślina duże ilości. Jeżeli mówimy o dużych ilościach, to jest w granicach 20, 30, a może nawet 50 kg magnezu. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką mamy zasobność stanowiska. Tak? No i tutaj myślę, że przy obecnych cenach nawozów warto tą próbę ogrodniczą tak naprawdę zrobić, żeby wiedzieć, do jakich ilości musimy ten magnez doprowadzić. Dlaczego on jest taki ważny? Z jednego albo z kilku powodów tak naprawdę. No to jest składnik, który odpowiada między innymi za regenerację albo też wzrost systemu korzeniowego chociażby. Kolejną ważną rzeczą, za którą odpowiada, to jest sam proces fotosyntezy. Magnez jest składnikiem, którego najwięcej znajdujemy w liściu. Tak? Im jest go więcej, czyli tyle, ile roślina potrzebuje na maksa, można by to rzec, tym wybarwienie tego liścia jest bardzo intensywnie zielone. Jeżeli liść jest bardzo intensywnie zielony, to można stwierdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, ta roślina, w tym przypadku truskawka, pracuje na 100% swoich mocy tworzeniowych, tak, węglowodanów itd., itd. Kolejna rzecz, jeżeli liść jest zdrowy, zielony, to co? Patogeny mniej go atakują. Tak? Oczywiście nie tylko od magnezu to zależy, to musi być cała beczka Liebiga oczywiście w każdej roślinie, w tym przypadku w truskawce. I następna rzecz, to co roślina wyprodukuje, tak, poprzez liść, to są w większości węglowodany. I te węglowodany w pierwszej kolejności idą na polepszenie, powiększenie się systemu korzeniowego na wiosnę, a w następnej części ta rotacja góra-dół, czyli między fabryką rośliny a systemem korzeniowym, musi funkcjonować i za to odpowiada chociażby magnez. Do tego tam jest musi być potas, musi być chociażby fosfor. Rzeczą bardzo istotną jest to, że jeżeli któryś z tych trzech składników nie będzie występował, który przed chwilą powiedziałem, to ten transport będzie zachwiany. Jak będzie zachwiany transport, to roślina w konsekwencji może zrobić dużo liści zielonych, może przyjść duże nasłonecznienie i co? I te liście zaczną się odbarwiać, bo co? Bo ten cukier w cudzysłowie nie będzie przekierowany bądź do korzenia, bądź w konsekwencji do plonu głównego, czyli w tym przypadku do truskawki. I to też jest ewenement, że tego magnezu nie może braknąć. Dobrze, Radku, że powiedziałeś jedną podstawową rzecz, bo z reguły każdy z plantatorów wie, że magnez to jest elektrownia, to jest chlorofil, to jest fotosynteza. A dobrze, że wspomniałeś o tym systemie korzeniowym, bo niewielu plantatorów zdaje sobie sprawę, każdy mówi fosfor, ok, system korzeniowy, wapń, system korzeniowy. Magnez tak samo magnez, właśnie, tak? Jak i fosfor przede wszystkim i chociażby ten wapń wpływa na regenerację czy powiększenie. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Potas i magnez to są antagoniści, tak? Ma być odpowiednia proporcja jednego do drugiego, 3:1 optymum, 3:6. Zależy od rośliny, to między 3:1, a są rośliny, gdzie potrzeba 6:1, więc tak naprawdę... Ale tutaj truskawka, mówimy 3, 3,5:1, to jest jedną ważną rzecz, nie wiem, czy wychwyciłeś na tych ostatnich naszych spotkaniach truskawkowych, tam też z Hajkiem mówiliśmy o tym, że właśnie ten bilans powinien być, tak jak wspomniałeś, nie mniej ważna rzecz. Jeżeli mamy nadmiar potasu w glebie, to magnez w małych ilościach roślina nie będzie mogła go pobrać, bo będzie blokowany przez potas. Tak. Jeżeli, drodzy Państwo, Zbyszku, jest sytuacja odwrotna, czyli jest duża ilość magnezu w glebie, a mała ilość potasu, bądź nieadekwatna ta proporcja, to tam blokowania nie ma. I tu jest w jedną stronę jest, w drugą stronę nie ma. Bo potas jest pobierany aktywnie i to on może blokować magnez, a nie odwrotnie. Nie odwrotnie, dosłownie, jeżeli chodzi o ilość. Radku, przypomnij mi tak, firma K plus S ma dwa piękne produkty do uzupełnienia wiosennego magnezu. Tak, jeżeli mówimy o doglebowym uzupełnianiu, mamy czysty siacza magnezu, czyli jednowodny, naturalny estakizeryt, tak? To jest w formie granuli. Mamy też nawóz, który się nazywa patent kali. To jest połączenie właśnie tego kizerytu
z siarczanem potasu, więc jeżeli ktoś chciałby uzupełnić dodatkowo potas, jak najbardziej może to zrobić. Tam jest stosunek 3 do 1 potasu do magnezu. Skład czyli jest 30 potasu, idealnie. 10 tlenku magnezu i adekwatnie 42,5% SO3, czyli trójtlenku siarki. Gdybyśmy chcieli tak w ciemno, orientacyjnie, wiem, że to nie powinniśmy robić, zawsze powinna być analiza gleby, podstawa bilansowania nawożenia, ale gdybyśmy chcieli plantatorom w ciemno podpowiedzieć, jakie dawki kizerytu można na hektar wysiać pod truskawkę? Pod truskawkę? Tutaj można by powiedzieć, że to jest między 80, a maksymalnie powiedzmy te 150 kg, jeżeli to mówimy o jakimś dużym głodzie, dużym niedoborze składnika, tak obserwując plantację, bo to naprawdę plantacja nam dużo powie. Jesteśmy na przednówku tak zwanym, tak, w uprawie truskawki. Niemniej warto, i to będę podkreślał z całą swoją świadomością, ten potas i ten magnez chociażby w 1/3, może w 1/4 już jesienią na zakończenie sezonu uzupełnić, ponieważ potas odpowiada chociażby za to, że w roślinie jest więcej tak zwanego soku komórkowego niż czystej wody i wtedy przemarzanie chociażby systemu korzeniowego czy tych części nadziemnych jest dużo, dużo niższe, tak? A to w tym sezonie jest ewidentnie widoczne. Tam, kto zapomniał jesienią o nawożeniu potasem, tam ma olbrzymie straty i w truskawce, tak, i w malinie. Tak, bo to będzie. Radku, ja powiem tak. W tej chwili plantator, który nas ogląda, zastanawia się, no dobrze, a jeżeli dam wieloskładnik 150, 200, 250 kg, czy tego potasu w wieloskładniku nie wystarczy, czy ja muszę go dodawać? To znów najpierw trzeba się wrócić do tej analizy, ile jest. Ale jeżeli w tej analizie wyjdzie, że mamy w miarę te proporcje odpowiednie, to wiedzmy jedno, że proporcja między pobraniem fosforu a pobraniem potasu jest w granicach 3 do 1, tak? Czyli na jedną część fosforu, 3 części potasu, bo tak z reguły roślina jest skomponowana. Tak. Większość polskich nawozów typu NPK ma stosunek fosforu do potasu jak 1 do 2, więc ta proporcja jest troszeczkę zaniżona, a patrząc na to, że mogą się pojawić przymrozki, że chcemy lepiej, efektywniej wykorzystać azot, czyli patrzmy, mniej go zastosować, bo koszty są kosztami. Warto bądź nakłaniałbym do tego, żeby zastosować ewentualnie dodatkową ilość potasu i najlepiej dla własnego zobaczenia, nie musi to być na całej plantacji, może to być na części, albo jak już chcemy to zastosować na całej plantacji, zostawmy sobie tak zwane okno nawozowe co do tego potasu dodatkowego i sami będziemy widzieć, czy ta roślina lepiej funkcjonuje, czy gorzej funkcjonuje niż ta pozostała, bo wykorzystanie azotu będzie, dajmy na to, na wyższym poziomie. Tak? Czyli, szanowni Państwo, standardowo zawsze mówimy proporcja potasu do magnezu, proporcja potasu do wapnia, wapnia do magnezu, a tu mamy następną proporcję, tak? Fosforu do potasu. Tak. Kolejny czynnik decydujący o prawidłowym nawożeniu. Ja jeszcze wniosę jeden element. Kochani, wiecie dobrze, że odmiana odmianie nierówna. Jeżeli mówimy o takich odmianach wysokopotasolubnych, jak na przykład Verdi, jak na przykład Rumba, jak na przykład Azja, czy wszystkie maliny, tak? My tego potasu musimy dodać, poza tym, co wnosimy z wieloskładnikiem. I tu mamy, tak jak Radek powiedział, patent kali, tak. Potas z magnezem w formie siarczanowej, bądź też czysty siarczan potasu. Czyli w naszym przypadku jest to kali SOP, 51% K2O i 18% siarki. No i oczywiście tutaj wspomnieliśmy o zbawiennym wpływie potasu na mrozodporność, ale pamiętajmy, potas to jest również gospodarka wodna, oczywiście. Potas to jest odporność na stres, a zatem ten potas nam będzie tylko działał na plus przez cały sezon. Ja obserwując nie tylko uprawy typowo ogrodnicze, również bardziej rolnicze może, czy sadownicze, w polskich glebach czynnikiem poza złym odczynem gleby w następnej kolejności jest potas. I tego potasu, z racji tego, że mamy gleby, jakie mamy, czyli lekkie, on jest w momentach dużych nawału opadów czy deszczowania przemieszczany w głębsze warstwy gleby. Wiadomo, truskawka jak gdyby nie ma zbyt dużego systemu czy długiego systemu korzeniowego, więc jeżeli zimą były w miarę spore opady deszczu, to ten potas, on jest, tylko w troszkę głębszych warstwach. Za czym on, w cudzysłowie, podejdzie z transpiracją do góry, to z wiosny trzeba by ten potas niestety, ale uzupełnić, tak? Kolejną rzeczą, jeżeli mówimy o potasie, to jest to, co wspomniałem. Funkcja transportowa. Nie będzie potasu, w cudzysłowie, kolokwialnie można powiedzieć, nie będzie dobrego, efektywnego pobrania formy saletrzanej azotu z gleby. No i biosyntezy cukru. Oczywiście, no to, co jest najważniejsze, bo to jest życie dla rośliny, prawda? Ja tylko powiem tak, dużo pytań dostajemy jak co roku, co wiosną wybierać, siarczan potasu czy chlorek potasu. Kochani, ja
Nie będę w tej chwili tu odpowiadał, nie będę Radka ciągnął za język. Ja odpowiem tak. Po 3-letnich badaniach we współpracy K+S Polska i dzięki tutaj Radkowi mamy wspaniałe 3-letnie wyniki z nawożenia różnymi rodzajami nawozów potasowych w truskawce. Mamy przygotowany e-book. Ten e-book jest dostępny na naszej stronie doradcajagodowy.pl. Zapraszamy, można go zakupić, można uczestniczyć w naszych eventach i wtedy dostać go za darmo. Zachęcamy wszystkich do przestudiowania tego e-booka, bo tam jest kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o nawożenie truskawki potasem i magnezem. Radku, okej. Okay. Cały czas mówimy o nawożeniu posypowym, dokorzeniowym. Co jeżeli chodzi o dolistnie? Dolistnie też mamy produkty, które możecie, drodzy Państwo, użyć. Mamy siarczan magnezu właśnie siedmiowodny, który się nazywa EpsoTop. To jest też naturalny magnez z siarką, więc jeżeli szybkość działania doglebowego będzie według Was słaba bądź wolna, bo wiadomo, że to musi się rozpuścić, przemieścić w zasięg systemu korzeniowego, więc tak najlepiej po aplikacji, żeby przyszedł jakiś dobry opad deszczu, to zawsze możemy się poratować tym siedmiowodnym siarczanem magnezu. I tutaj, drodzy Państwo, tak naprawdę naturalny, więc nic nie sparzycie, nic nie poparzycie, albo posiłkować się siarczanem potasu, który też mamy jako produkt dolistny bądź do fertygacji, czyli zarówno siarczan potasu, jak i siarczan magnezu można użyć spokojnie do fertygacji. Nie ma najmniejszego problemu, możemy zadziałać dwutorowo, tak. Zarówno doglebowo, jak i ewentualnie nalistnie, czy do, jak to mówią, do żyły, tak? Czyli fertygacyjnie. Z tych produktów, które wymieniłem, zarówno estakizeryt, patent kali, siarczan potasu, czyli kali SOP, ten siarczan potasu do dolistnego czy fertygacji, czyli Solus SOP 52, jak i EpsoTop. Wszystkie te produkty mają certyfikat do nawożenia w rolnictwie ekologicznym, więc proszę Państwa, dosyć, że robicie to eko, to w razie ktoś ma plantację w eko, to jest zbawienne tak naprawdę. To ma wszystkie te rozwiązania, tak, o których dyskutowaliśmy, do wyboru, do koloru. Radku, dziękuję serdecznie za dzisiejszą wizytę, dziękuję za tak ogromną ilość wiedzy, dziękuję, którą myślę, że przekazaliśmy, cennej wiedzy przed rozpoczęciem sezonu. Tak. Zapraszam wszystkich do śledzenia naszych eventów, webinarów, naszej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia.